Siemanko, z tej strony Hodowcy, robię tutaj kolejny odcinek. Dzisiaj nie będzie taki odcinek jak zawsze, tylko trochę inny. Ponieważ nam zdechła najstarsza nasza kura w stadzie, bo tamte sprzedaliśmy, co mieliśmy. To była jedyna kura miks szabo, która została w naszym stadzie, którą wzięliśmy jako kwokę. Była jeszcze jedna, którą sprzedaliśmy. No bo ona nawet jajek nie znosiła, a co teraz pewnie pan do pana pisałem kiedyś to znosiła, ale u nas ma jakąś dużą przerwę. I zaczęło się od dwóch kogutów, których z nami nie ma, ale je sprzedaliśmy też. I to była kura, no można powiedzieć, od której się to zaczęło, bo się zaczęło tak naprawdę od kogutów dwóch, ale... I później od tych czterech kur, bo jak wam opowiadaliśmy, to mam dwie kuna, zjadła teatra brasowe. I dwa miksy zostały, czyli ona i jej siostra, no ale to idzie dla koguty. To jest bracia. No ale niestety zdechła. Była dwa dni taka osowiała, ale nie ma robaków nic, bo patrzyliśmy, więc jakaś choroba musiała być. Możliwe, że wątroba, bo takie widzicie. Jak ona teraz miała takich żebym zdechła, no ale. Bo robaków patrzyłem i nie miała żadnych na dupie. Na kupie ani na pod skrzydełkami. Tak samo kontrakty, więc. A też jak dupno się mi się daje, że bardziej na kurtaki zlepły niż ona. No też patrzyliśmy. I też możecie się z nami nie zgodzić, że taki odcinek nagrywamy, że taki ku pamięci można powiedzieć nakrapianej, ale dla nas to jest inna sytuacja, trochę trudniejsza niż normalnie jak zdychają na przykład jakieś kurczaki czy coś. Wiadomo, bo jak mam takie czasami kurtaki nam zdechną, to nie nagrywam bez sensu. Mam nagrywać tam raz na tydzień, jak kurpa nam zdechnie, to taki tydzień, tak ma być odcinek, to teraz to ten. A tak to na przykład taką kurę to musimy odprowadzić, bo dzieliście. Znaczy może nie tyle co musimy, ale chcemy to zrobić. Nie żeby pokazać, że zdechła, żeby się użalać nad sobą, tylko żeby pokazać, ile dla nas znaczy na przykład ta hodowla i na przykład ta kura, bo to nie jest tak, że my se nagrywamy tak, żeby się użalać nad sobą, znaczy tutaj nad tym, tylko żeby, bo chcemy wam pokazać, że to nie jest ten, że... A tu mamy dla was też nowe odcinek. To wam pokażemy w innym odcinku, bo to będzie poświęcone tak typowo tej nakrapianej. No i to była nasza najlepsza kwoka, więc też nam jest z tego powodu. A czyli matka, bo kwoka tam mamy dużo dobrych, ale matka jak matka, bo zawsze się wychowała, a się nie wszystkie, bo wiadomo, że to jest tak, mamy zawsze tam jeden, ale zawsze ładnie chowała. Najlepiej ona chowała właśnie te kochiny i miksy brachny. A się wszystkie ogólnie nioski. Ona najczęściej tam jakby taki nioski albo taki ten. Bo często nie było akurat, jak ona jest duża kura, to ona tam pomieści się 12, teraz już nie wiem, bo zdechła, no ale tak żyła, bym miała. Podobnie jak kochin mieściła, jaje. I tak ten miała jakby, co to miała, ponad 3 lata, kura. No. 3,5 coś kiełku. Podobnie jak ten stary kogut, ten biały z czerwonym. Bo my je kupowaliśmy, myślę, że jakoś po październiku coś na pewno. I ona wtedy miała 3 albo 4 miesiące, więc na 100% ma już ponad 3 lata. A daj to taki 3 tej czarnej szabo tam co jest i jednej dubery, jednego kupina. Nic nie robią im. A źle wnioski się chcą wyjść, no jak ładnie, no ale zrozumiemy. A mawry nie wyjdziemy, bo teraz jest już po 19-20 stopni, to one są ile mają. 4 tygodnie, to jest zlepną. Akurat w takim momencie się to przydarzyło, że jest taka pogoda jaka jest. Wczoraj na górze była deszcz taki i teraz już mamy po 19 stopni, to nie jest warunki, żeby kurczaki sobie mogły cały dzień po dworze chodzić, bo jest zimno po prostu. A też na przykład tutaj myśleliśmy, że mamy 3 kurki koguty, a teraz się wydaje, że są same koguty. A no, ta jedna może jest kura, ale te 3 na pewno już widać, są. No teraz jak spacznie. Miejmy nadzieję, że łatwiej będzie sprzedać, jak są niebieskie. Znaczy, no, jak będą wysyłki, to mamy jakby takiego kupca na koguty. Bo tam pan tam zawsze o nas chciał, właśnie on najbardziej chciał u nas niebieskie, więc... A też mamy podstawowego, więc właśnie z tego też będziemy wziąć tam czarnego. A ten pan lubi głową, ten pan może nas ogląda, to koguty zawsze u nas brał bez kur, to tam pan hoduje tam na zdoby sobie. My tak byśmy nie mogli mieć tutaj, bo u nas są dwa koguty i się go nie ma, to dopiero tyle. Znaczy, no jeśli chodzi o to, no to nie moglibyśmy mieć na pewno przez to, że mamy jednego, który by nie pozwolił mieć tyle kogutów, bo nawet nie pozwala mieć innego u siebie, więc... Dla nas to... No to była akurat ważna dla nas, bo była dobra, bo była początkiem hodowli, a jest jak jest.
Ona zasłużyła, żeby tak wcześnie odejść z świata. Mogła się jeszcze na spokojnie żyć. No więc powiedzieliśmy wam, co chcieliśmy powiedzieć. No, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.